Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z Papers, Please. No i niestety, ale nie kliknąłem, żeby przejść do dalszego dnia i jest problem z tym, że musimy ten dzień powtórzyć. No trudno. Dobra, zatrzymywanie podejrzanych jednostek, aby określić opcję zatrzymywania, to bla 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 bla, stanowisko inspektora. Dobra, to wiemy. Kątem niezgodności w dokumentach. Okej, czyli zatrzymujemy teraz ludzi. Z tego co pamiętam, lecimy z tym koksem. Dzień dobry. Dokumenty proszę. Wizyta, przepraszam, tranzytem. Tranzyt 14 dni. Tak, wszystko się zgadza. Data jest zgodna. Zgodna. Bo są Eli, zgodne jak najbardziej. Pobyt 14, jeszcze to. Niezgodne. Tu dwa różne numery. Nie wiem, o czym mówicie. Ja wiem, o czym mówimy. Nie, poczekajcie tutaj i lecicie. Wybierajcie tu, paniusie. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży. Tranzyt przez terytorium Aristotelskim. To i tak nie ma znaczenia, bo ty, przyjacielu, nie masz dokumentów. Zgoda na wjazd. Brak. Dokładnie zgoda na wjazd. A to jest wymagane? No kurde. Jaja se robisz? Nocha. Następny. Cel waszej podróży. Jestem w trasie, tylko tędy przejeżdżam. Długość pobytu 14 dni. No i gitara. Tu się zgadza? Zgadza. Czas. Zgodne dane, ważne do, oczywiście też, Vincent, wszystko się zgadza. Jestem skłonny ci podstemplować. Następny. Dokumenty. Cel waszej podróży, mam tutaj pracę. Długość pobytu 6 miesięcy, no to by się zgadzało wszystko. Zgodne. Ważne czy nieważne? Też ważne. I nie to. O to chcę. To z tym. Dobra. Natalia Dąbrowska. Natalka. Siemando. Leserendi. Dobra. Zgadza się wszystko. Nie wiem, czy wydane dobrze, ale chyba dobrze. Następny. Dokumenty, cel waszej podróży. To nie jest mój wybór, nie widzę tego pysznego kraju, jestem tu przejazdem. Długość, tak krótka jak to możliwe, 2 dni. Ciebie też pamiętam, ciebie bym z chęcią nawet udupił. Niestety wszystko się zgadza. Wszystko się niestety zgadza, cholera. Szkoda, myślałem, że może. Dobra, wynoś się. Następny. Następne, proszę. Dokumenty, cel. Zamierzam odwiedzić przyjaciół. Długość 2 tygodnie. 14 dni odwiedziny, zgadza się, zgadza. Zgodne, Natalia. Zgodne, wygasa. Zgodne. Ruglorian. Tu też by się wszystko zgadzało. Jesteś taka sama, zgodne. Dobra, leć do tych swoich znajomych. Sprawujcie się dobrze, dosłownie. Cel, przyjeżdżam do pracy. Długość 30 dni. No i się zgadza wszystko ładnie. Ty nie wyglądasz jak kobieta. Bo ty jesteś Janet. Janet Els, faktycznie. Wygasa. Zgodne. Zgodne na wjazd ma pieczątkę. Myślę, że dziedzia. Arystoczka. Nie powiedział, imigracja na zawsze, okej.
Chyba nie powiedział. Kurde, teraz nie wiem. Nie jestem pewny teraz, czy on powiedział, czy nie powiedział. Antegeria. Tu już patrzyłem, tak? Tak, na zawsze. No dobra, no chyba jest okej. Dziękuję wam. Proszę, bądźcie łaskawi dla mojej żony, jest już ze mną. Tak, dobrze pamiętam. I tą żonę wtedy przepuściliśmy. Dokumenty, proszę. Ona miała tylko i wyłącznie. Muszę mieć paszport. Zgoda na wjazd. Jest wasza zgoda na wjazd. Proszę, błagam was. Nie dadzą mi zgody, nie mam wyboru. Zabiją mnie, jeśli wrócę do Antegeri. Masz. Dziękuję wam. Nie zapomnijmy tego. Mamy tą monetkę, no właśnie. Następny. Upomnienie, wiem, tak zgodę na wjazd. Cel waszej podróży, jestem tu przejazdem. Tranzyt 2 dni. Jak najbardziej. Zgodne, wygasa. Zgodne, to było tu ważne do. Też są zgodne. Samuel Bentley, też są zgodne. Dobra. Do tego przyjaciela... tego przyjaciela bandyty nie było. Jeszcze. Dziadzia? Nie. Dokumenty proszę. O wilku mowa chyba to on. Imigracja na zawsze. To on czy to nie on? To było tu. Vince... nie, to nie jest on. Dobra. Chase. Dane zgodne. Dane zgodne. Zgodne. Jeszcze bym sobie przy okazji jednego zrobił. Dokumenty. Z waszej podróży przejeżdżam tranzytem, długość pobytu. Kilka tygodni. Kilka tygodni? Koleżanko. Kilka tygodni, to nie jest 14 dni. No, może dla was jest. Może dla was jest. Zgodne. No, twarzy jesteś taka sama. Jaka to niezgodność? Maczmikowa. Tu jest Józefin Maczmikowa. Józefin, a tu jest Józefin. Słuchaj, te persony się nie zgadzają. Mam dwa różne imiona. Odcisk palców lecicie. Proszę. Odpis z kartoteki. Dane zgodne. Józefin, dobra. Czyli jest git. Faktycznie masz dwa różne imiona. Nie wiem, czy sprawdzałem wygasanie, ale już teraz możemy sobie na spokojnie to poogarniać. Wszystko jest prawidłowe. Tranzyt 14 dni. Właśnie. Sprawujcie się dobrze. Kurośmy 12 ogarnąć. O nie! Co najmniej zgodny z bazą danych. Zgoda na wjazd. Fuck! Nie zauważyłem. Wygląda to, że wasz syn choruje i potrzebuje leku. Dostępne albo ulepszenie spacja włącza typ dochodzenia. No właśnie. Na pewno chcę sobie ulepszyć stanowisko. Tylko tak, spiałem syna jeszcze delikatnie po... męczył. O, możemy tak, ogrzewanie wyłączyć. Da się tylko leki synowi, będzie git. Imigranci zawierają miejscowym zatrudnienie. Więc strat widziany w arstoczce. Ja go przepuściłem? Jed! Puściłem dziada chyba. Inspektorze Ministerstwa Pracy wdrożyło specjalny program nadzoru nad zatrudnieniem cudzoziemców. Podróżni chcący podjąć pracę muszą posiadać ważne zezwolenie na pracę. Niech żyje arstoczka. Vince Lestrade widziany w arstoczce, czyli go kurczę chyba przepuściliśmy. Teraz trudniej o pracę. Coraz trudniej o pracę. Podstawowe zasady sobie tutaj to oczywiście wszystko ładnie poogarniamy. O. Lecimy. Następny. Dzień dobry.
Dokumenty proszę. Cel waszej podróży, przyjeżdżam do pracy. Długość pobytu? Mam tu 3 miesiące. Zgadza się. To jest ważne. Dane zgodne. Dane zgodne. Termin. Zgodne. Zgodne. Kurde, coraz więcej tych rzeczy. Coraz więcej tych rzeczy. Dane zgodne. Pobyt 3 miesiące, praca, bla, 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 bla. Wjeżdżasz. Robić się dobrze. Dokumenty. Kolejna praca. Cel waszej podróży, przyjeżdżam do pracy. Długość pobytu, zostanę tu przez pół roku. 6 miesięcy, tak. O, proszę. No dobra. Liliana. Pani Liliana. Ale jesteś niepodobna. A może? Jednak podobna. Dane zgodne. Dobra. Wszystko się zgadza. Wiza wjazdowa jak najbardziej. Lecisz. Sprawujcie się dobrze. Pomóż mi proszę. Niejaki Daniel Ludum obiecał mi i siostrze dobrą pracę w Arstoczce. Nie ufam mu, boję się, że weźmie mój paszport i zmusi mnie do pracy w burdelu. Będziesz dziś stał, będzie dziś stał w kolejce. Proszę, zróbcie coś. Dani Ludum. Dokumenty proszę. Ty jesteś akurat z Arstoczki, ale ty nie jesteś podobny do siebie, przyjacielu. Wasz wygląd się zmienił. To przez operację. Odcisk palców. Lecisz. Jezu. Dobra, odciski się zgadzają? To niezgodność. Nie mogę zweryfikować waszych odcisków palców. Nie wiem co powiedzieć. Ja wiem. Poczekajcie tutaj. Co robicie? Trzymujemy. Won! Następny. Następny. Dokumenty proszę. Znów nasz rodak. Dane zgodne. Brak powiązań. Nie, to nie to miało być. Wzrost. Dane zgodne. Dane zgodne. Patrzyłem w ogasanie, patrzyłem. Kobieta. Belle Nicole. No właśnie, tu się nie zgadza. Te personaje się nie zgadzają, mam wiele imion. Ale odciski. Jak tam dane zgodne? To niejasność. Znaczy niezgodność wyjaśniona, przepraszam. Tak, Nicole, Nicole, jak najbardziej. To w porządku. Już dowód. Następny, proszę. To był Dani Ludum. Dokumenty, proszę. O, serwis ruchu, wróciłem. Teraz wszystko tip-top. No nie jest tip-top, bo nie ma tutaj... dowód osobisty... Zgoda na wjazd. Brakuje wam zgody na wjazd. Żartownić z ciebie? No nie, ja nie żartuję. Masz dziadę. Wymagana jest zgoda na wjazd. Ale macie surowe zasady na granicy? To świetnie, pracujesz dobrze. Ja poszukam tego pozwolenia i wrócę. Dziadzia jest natrętny. Dokumenty proszę. Igbana Javinsen. Zamierzam dołączyć do żony. Migracja na zawsze. Ważna do. Zgodne. Zgodne. To gdzie ta niezgodność? To chodzi tutaj niezgodność. Hmm? Areszcik. Ale dzisiaj tych bandytów dużo. Następny. Le Bandito. Dokumenty proszę. Kim ty jesteś? Ludum Dari. O, Ludum Dari. Co? Co on powiedział? Widzę, przyjacielu, jeśli nas odwiedzisz, dostaniesz niezłą dziewczynę. Różowe podziemie. No i przyjaciel, ale...
Nie sprawdzę dokładnie. Ludum Dari zgadza się niestety. Wygasa. Dobra, pomożemy jej. Następny. Niestety zostaniemy upomnieni, ale... Żyjemy bez kary. Dokumenty proszę. Bala Martin. O. Zgodne. 64 zgodne. Tu jeszcze jest waga. Ej, ja nie zauważyłem tego. Wygasa. Zgodne. Wszystko dobrze, dobrze, dobrze. Wjeżdżaj. Niech żyje arystoczka. Następny. O! Prób zgodności datą roz... Ostatnie ostrzeżenie. Odwiedziny. Pójść pobytu? Zostanę tu kilka miesięcy. Rozumiem, że 3 miesiące to jest jak najbardziej kilka miesięcy. Ważne do. Zgodne. Zgodne. Odwiedzinki. I na szczęście bez ostrzeżenia. Dokumenty proszę. Tyle waszej podróży. To tylko odwiedziny. Nawet to czy to przez kilka tygodni. Czy kilka tygodni to jest 14 dni? No moim zdaniem nie. What? Za kolechie. Wyjebał się w powietrze. Wiem, że to jest z powodu ataku terrorystycznego. Świetnie. Zimno, zimno, zimno. Oj. Lipa. Idź spać. Dzisiaj jecie wszyscy i... I grzejecie dupska. Butelki z kubów go... butelki z kubów Gresin zamordowane. Imigrantki padły ofiarą handlu ludźmi. Co? Kolejny atak na granicy w Gresin. Co tu się dzieje? Jest 9 listopada 1982. Dobra. Inspektorze, na waszym stanowisku zainstalowano skaner rewizji, by umożliwić dokładniejsze przeszukiwanie. Kolechiańscy ekstremiści są podejrzani o spowodowanie wczorajszego zamachu. Szukajcie wszystkich kolechian przed przyznaniem im wizy. Niech żyje arystoczka. Połączcie odpowiednią zasadę z księgi ze sprzeczną z nią informacją, by uzyskać dostęp do dalszych opcji. Co to jest? Aha. Dobra. Połączcie znalezioną broń lub kontrabandę z odpowiednią zasadą z księgi. Dobra. Dobra, próbujemy. Spacją się włącza to. No właśnie, bo ja nie używałem tego. Następnie, lecimy. Lecimy. Dokumenty, proszę. Kolechia. Po prostu kogoś odwiedzam jeden miesiąc. Kilka tygodni to nie jest jeden miesiąc, no kurde. No to spoko. To ja nie rozumiem, po co ja mam to sprawdzać. Po co ja mam to sprawdzać? Gdzie jest ten skaner? Kolechia. To niezgodność. Zostaliście wyznaczeni do przeszukania. Rewizja. Odwróćcie się do skanera. I nic nie masz, dobra. Możesz sobie zabrać na pamiątkę. Zgodne. Zgodne, wygasa, zgodne. Jeszcze tylko tu. Zgodne. Dobra, masz zezwolenie na wjazd. Próbujcie się dobrze. Dokumenty proszę. Arystoczka. Wygasa. Zgodne, zgodne. Zgodne, zgodne. Arystoczka, wzrost. Zgodne, tylko trochę jesteś inna. Ale najwidoczniej to nie przeszkadza.
53 kilo, tak, urodzona. To jeszcze trzeba sprawdzać. Też zgodne. Masz. Następny. Dokumenty. Kolechia? Obristan. Cel waszej podróży, jazda, czy jadę tranzytem. Długość pobytu 2 dni. Faktycznie wszystko się zgadza. Ważne. Zgodne. Zgodne. Sprawdzę jeszcze tylko. Jest git, tranzyt, wszystko się zgadza oczywiście. Zapraszamy. Robujcie się dobrze. Dokumenty, proszę. Arystoczka, kolejna. Widz, chases się zgadza, wzrost się chyba zgadza. Waga 7-8 zgadza się. Urodzony. Zgadza się, wszystko dobrze, dobrze. Witamy. I żegnamy. Następne. O! Łeć! Serio? Do waszej podróży przeprowadzam się tu. Imigracja na zawsze, faktycznie. Jest to bardzo prawdopodobne. Dane zgodne. Dane zgodne. Kobieta, jak najbardziej. Leka Maria, na zawsze, tak, tak, tak. Wszystko jest git. Jeszcze tylko to sprawdzimy, bo chyba tego nie sprawdziłem. Git. Kolechia, nie. Jesteście znaczeni do przeszukania. Jak masz coś? Nie masz nic, dobra. Robujcie się dobrze. Dokumenty, proszę. Arystoczka, kobieta, tak. 180 masz? Gdzie ty masz 180? 88, 78, dobra. Wygasa. Zgodna, arystoczka. Wszystko jest w porządku. To też. Imię tylko. To zgodne. Niech żyje arystoczka. Następny. Dokumenty, proszę. Te wasze podróże, imigracja na zawsze. Dobra. Ważne do. Zgodne. Tutaj jeszcze jest wygasa. Zgodne. Kolechia. Właśnie. Wiem wszystkich kolechian. Przeszukanko. Ja sobie tu jeszcze przy okazji pozaznaczam. Zgodna imigracja, dobrze, dobrze. O ty kurde, cwaniaczku. Zakaz posiadania broni i kontrabandy. I to dajemy przemytu. Co? Areszt. Iluzji, przyjacielu, to tylko niewinne lekarstwo. Tam 10 krytów, jeśli się mi przypuścisz. Oficerowie w służbie arystoczki są nieprzekupni. Rzuć nieźle płacić za takie posłuszeństwo piesku. Raczej nie. Dokumenty, proszę. Adgeria. Tranzyt. 2 dni, tak? Tak. Tranzyt to tranzyt. Zgodne. Tutaj jest dobrze. Sprawdziłem to, chyba patrzyłem to. Tak. Dimitri. Wszystko pięknie, ładnie. Dzień dobry. Witamy. Robujcie się dobrze. Dokumenty, proszę. Te waszej podróży. Tranzyt. Już pobytu 2 dni. Zgadza się jak najbardziej. Widzimy zdjęcia, ale okej. Okay. Ważne. Ważne. No właśnie. Dokument straci uważność. To musi być błąd w druku. Wybacz. Nawet cię nie będę sprawdzał. Dokumenty.
Arystoczka. Dobra. 50 kilo. Tu wszystko dobrze. Wygasa. Zgodne. Płeć kobieta. Następny. Uuu. Data urodzenia. Kurde. Dobra, nic się nie stało w sumie. Teraz już powolutku sobie to ogarniemy. Uberowska Jen. Tu się zgadza. Wzrost 162. Zgadza się. Zgadza się. 47 kilo. Zgadza się. Urodzona. Też się zgadza. No wszystko wydaje się, że jest w porządku. Wszystko wydaje się, że jest w porządku. Zapraszamy panią. Dzień dobry. No i gitara. Co? Minus 5 kredytów, zajebiście. Kary. Zostało nam 15. Na jedzenie nas nie stać. Wyłączamy wszystko. Niedobrze. Jest niedobrze. Szukania na granicy bezprawne. Koreański przywódca składa skargę. 20 listopada 1982 rok. Dobra. Kolechianie złożyli oficjalny protest. Dziś pojawi się dyplomata zmierzający na narady wysokiego szczebla. Od tej pory nie zezwala się na dalsze bezwarunkowe przeszukiwanie kolechian. Dalej. Dyplomaci. Żeby przekroczyć granicę, dyplomaci potrzebują jedynie paszportu i ważnego pełnomocnictwa. Okej. Okay. W waszej księdze zasad przybyły nowe informacje o dokumentach, niżej arystoczka. Dobra. Paszport i ważne pełnomocnictwo. Niech będzie. Paszport i ważne pełnomocnictwo. Księga zasad, podstawowe zasady, standardowo. Już nie musimy ich przeszukiwać. Dokumenty, proszę. Kolechia. Za waszej podróży zażądano tu mojej obecności. Pełnomocnictwo dyplomatyczne. Dobra. Zgodne wszystko. Wszystko dobrze sprawuję. Brak powiązania. Aha, czyli to nie wchodzi w rachubę. Dobra. Wszystko w porządku, tak? Urodzona, tutaj nic nie ma. Dobra, paszport, wchodzisz. Nie wiem, czy dobrze, ale chyba dobrze. Błąd nie wyskoczył. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży, tranzyt przez terytorium arystocki. 2 dni, no dobra. Dobra, tutaj też powinno być w porządku, ważne. Paszport się nie zgadza. Podwórzne różne numery. Sprawdźcie jeszcze raz. No, areszt, moja droga. Nie będziemy się z tą bawić. Won. Następny. Dokumenty, proszę. O, cześć, to ja. Ty ucieszony? Mam już wszystko, co ty chcesz. No właśnie, niekoniecznie. Pracownicy muszą mieć, cudzoziemcy muszą mieć zgodę na wjazd. Nie używamy już tych kwitów. No nie. Jeden gość mi to sprzedał, jest w porządku, tak mówił. Może to sprawdzić jeszcze raz. Sorry, dziadzie, no nie tym razem. Nie przechodźcie tu więcej. Ja ciebie lubię, ale mam interes w arystotce. Zdobędę papiery i przyjdę znów. Następne. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży? Tranzyt. Co? No chyba nie. Jest niezgodność. Wasz cel podróży się nie zgadza. Racja, przejeżdżam tu po prostu w odwiedziny. Oj, śmierdzisz mi. Oj, śmierdzisz. Antgeria. One zgodne. Nie wygasa. Nie wygasa.
Ale tu jest niezgodność, mój drogi przyjacielu. Te personale się nie zgadzają. Zmieniły się moje dane. No to sparę, to lecimy z tym. Proszę. Zgodne. I zgodne, no dobra. Masz szczęście. No idź. Prowadzi się dobrze. O czymś zapomniałem pewnie. Chyba nie. Dokumenty poproszę. Zakon oczekuje. Ezik. Forman Drex. Następny. Dokumenty proszę. Zewski Pranka, to już widzę, że się zgadza. 75? Zgodne, dobra. 83 kilo. Mężczyzna. Wygasa czy nie wygasa? Zgodne. Urodzony, zgodne. Dobra. Witamy, panie Pranko. Następny. Dokumenty. Kolejny arystoczkanin. Wygasa czy nie wygasa? Zgodne. 87 kilo, zgodne. Tu też jest zgodne. Tu też jest zgodna kobieta. Urodzona też jest zgodna. Arystoczka, wszystko pięknie, ładnie. Dzień dobry, witamy. Witamy. Następny. Dokumenty proszę. Cel waszej podróży, tylko odwiedziny. Długość pobytu 8 tygodni. To by się zgadzało. Odwiedziny. Claudio Bryla. Tu się zgadza, tu się zgadza. Ważna wiza, ważna. Dustan. Wszystko w porządku. Dzień dobry, witamy. Mężczyzna? Dobra. Sprawujcie się dobrze. Dokumenty. Arystoczka kolejna. Zgodne, 59 kilo. Drex Corman. Ty jesteś kobietą, bo nie wiem. Zgodne. Nie wygasa, prawda? Nie wygasa. Urodzona też nie wygasa. Jest dobrze. Nie wygasa, zgadza się wszystko. Następny. Dokumenty. Kolejna arystoczka, ale nie masz, moja droga, dowodu osobistego. Gdzie masz dowód osobisty? Już daję. No to co ty robisz? Kobieta, urodzona. Zgodne, urodzona tutaj. Zgodne, dokumenty się zgadzają, wszystko się zgadza, 60 kilo. 175 wzrostu, wszystko w porządku. No to po co dupę zawracasz? Mogę się od razu? Następna osoba. Forman Drex. Dobra, 60 kilo, 167, zgadza się? Zgadza się. Zgodne. Zgodne. Następna osoba, to będzie chyba ostatnia już. Dobra, cel waszej podróży, przyjeżdżam do pracy. Miesiąc czasu. Tu się zgadza. To jest ważne? Ważne. Tu też jest ważne, praca, jeden miesiąc jak najbardziej. Branża zdrowia, Victor Vallejo. No, coś się tu nie zgadza. No, jedyne się zmieniły. No, niekoniecznie, przyjaciel, niekoniecznie. Victor Vallejo, tu się zgadza. No właśnie, tu się zgadza. Tu też się zgadza. Termin. Zgodne. Mężczyzna.
Tutaj nie ma urodzin. Dobra, chyba w porządku. Chyba w porządku. 12 obrobiliśmy. W sumie nie jest źle. Wygląda to, że wasz syn choruje i potrzebuje leków dostępnego do ulepszenia. Tak pokazuje, chowa pasek stempla. Fajne. No teraz im zimno i głodno. Trzeba niestety im wszystko dać. Amerykański oficjal był arystowskim szpiegiem. Zniknął z stanowiska, najpewniej nie żyje. No, to niedobrze. To niedobrze. 1 grudnia 82. Inspektorze, tajny agent Ministerstwa Informacji został zdemaskowany. Ministerstwo Przepływu Ludności zaoferowało swoją pomoc w charakterze łącznika. Spodziewajcie się dziś przerzutu. Niech żyje arystocka. Rychiński oficer był arystowskim szpiegiem. No dobra, ale jak on się nazywa? Jak ty się, panie, nazywasz? Zasady. Horman Drex, to trzeba zapamiętać. Ja go chyba przepuszczę. Następny. Oj, to są stempelek, fajnie. Witajcie. Szpiegujecie tu? Co? Nie. Jestem strażnikiem, nazywam się Kaleńsk. Powiedzieli mi, że dostanę dobry przydział, a potem wysłali tutaj. Tak się tutaj dziękuję za dobrą służbę. Teraz płacą mi marne grosze. Wszystkim tyle płacą. Tak, ale posłuchaj tego. Za każdą osobę zatrzymaną przez was dostaję dodatek do żołdu. Im więcej osób zatrzymacie, tym więcej pracy i pieniędzy dla mnie. Ale to nie jest uczciwe, prawda? Wy też powinniście coś z tego mieć. Dlatego wyrównam wam tą niesprawiedliwość. Dostaniecie 5 kredytów z mojego dodatku za każde 2 osoby zatrzymane. Na moje oko to całkiem niezły interes. Dam wam pieniądze, gdy tylko mi zapłacą. Trzeba sobie pomagać. Następny. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży? Jestem wysłannikiem dyplomatycznym. Polechia. Wygasa czy nie wygasa? Dane zgodne. Czy ty jesteś taki sam? No niby jesteś taki sam. Wedor, Zivko Pedzik, Pedzik, Polechia. Dobra. Dyplomaci nie muszą mieć i nic innego. Kierujcie się dobrze. Dokumenty, proszę. Arystocka. Esmeralda. Dane zgodne. Być kobieta urodzona tu i tu. 52. Zgodne, zgodne. Jeszcze wygasa. No, przestań. Dokumenty. Nie mam wiele czasu. Pilnujcie tego jak oka w głowie. Zabezpieczcie te dokumenty. Jestem śledzona przez oszusta. Będzie udawał, że jest z Ministerstwa Informacji, ale to kłamstwo. Jeżeli poprosi o dokumenty, daj mu ten komplet. Nie pomieszaj ich. Zwyczaje gotowe drobnego ptactwa wodnego kolechi. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży, praca. Nie ma... 2 miesiące. Nie masz, moja droga, paszportu. Jest paszport. Przepraszam, tu jest. Zaczynasz mnie irytować. Godne. Vital Ella. Ella, Ella, Ella. Zgodne. Tu też się zgadza? Zgadza. Zgodne, praca, tak, zdrowie, 2 miesiące. Chyba dobrze. Kurde, już jest za dużo tego, jeszcze nam te dokumenty rzucili tutaj. Następny. Brak znosi płeć. Kurwa, naprawdę, ludzie, bez jaj.
dokumenty. Tranzyt. 2 dni. Kilka dni, no u nich kilka dni to jest 2 dni. Wygasa czy nie wygasa? Dane zgodne. Tu chyba też się zgadza. Aiden. Urodzony, tutaj nie ma w sumie urodzenia. 2 dni ważne. Sprawdziłem ważność? Sprawdziłem ważność, dobra. Tutaj. Sprawujcie się dobrze. Dokumenty, proszę. Wasze dokumenty? Jestem z Ministerstwa Informacji. Macie coś nas do przekazania? Masz. Idealnie. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży? Przejeżdżą przez wasz kraj. Długość pobytu? Kilka dni. 2 dni. No to jest kilka dni, kurwa. 2 dni to jest kilka dni. Marcika. Zgodne, ważne. Wszystko w porządku. Zapraszamy panią. Nie sprawdziłem jej twarzy. Coś będzie nie tak. O dziwanie. Ormond Drex. O, wilku mowa. Muszę sprawdzić, czy ty jesteś. Oby na pewno. 1,9. 39. Wygasa czy nie wygasa? Ezik. No nie wiem, czy ja mam go zatrzymać. District Autan. No, wydaje mi się, że jest w porządku. Ja go przepuszczam. Nazywam się Corman Drex. Macie coś, co należy do mnie. Bardzo dobrze. Czytajcie szybko. Czytajcie szybko, oddajcie pochodzącowi Osoczka. To wspaniały kraj, gnębiony złą władzą. Wojna uczyniła rząd podejrzliwym i zachłannym. Sami wiecie to najlepiej. Pomóżcie nam oswobodzić kraj Skydan, zakon gwiazd Ezika. Nie zgubcie tego. O. Zobaczę, może nie zgubię. Następny. Dokumenty. Cel waszej podróży? Jadę tranzytem. Odwiedziny. No i już coś jest nie tak. Kilka tygodni. Coś tu, koleżanko, tutaj się pomyliłaś. Cel waszej podróży się nie zgadza. Mój błąd, przejeżdżam tu po prostu w odwiedziny. Kombinujesz. Tamara Organowa. O, wykryta niezgodność. Nie możecie przejść na podstawie tego nieważnego dokumentu. Mam za dużo na głowie. Świetnie. Nie przechodzisz. Sorry, memory. W ogóle byłaś jakaś dziwna. Następny. Dokumenty. Arystoczka. Rosa. Pani Rosa. Wzrost 58 kilo. Tak. Urodzona. Patrzyłem. Zdążymy. Następny. Dokumenty, proszę. Kolejna arystoczka. Jak nam. No, może i masz 179 faktycznie. Waga 57. Coś się tu nie zgadza. Tylko to niezgodność. Zostaliście wyznaczeni do przeszukania. Rewizja. Stańcie przodem do skanera. No właśnie. Albo przytyłaś, albo masz granaty. Ty cholero jedna. Zakaz posiadania broni i kontrabandy. Pomyślcie błąd przychodząc tutaj. Ja nic nie wiem. No jednak wiesz, poczekajcie tutaj. Co się dzieje? Won. Żadnych granatów. Podsumowanie. Pensja 55, oszczędności 20, łapówki 10. Jesteśmy na plusie, ale dzisiaj nikt nie je i nikt się nie ogrzewa.
nikt nie je, nikt się nie obudowa. Moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Papers, Please. Koreańskie porządki, wielka czystka, seria z nikim bez śladu. Trzymajcie się, hej hej!